Moi kochani, myślę, że Andrzej powiedział słowo Boże już jako pierwszy. No kochani, coroczne strzyżenie owieczek. Robimy to delikatnie, ponieważ my się bardzo boimy, żeby krzywdy nie zrobić, więc najpierw dochodzimy, słuchajcie, patrzcie jakie runo piękne, czyli owieczka jest zdrowa, bo pięknie zarosła. I troszkę wyżej tutaj na razie nożyczkami strzyżemy, bo maszynka mogłaby się po prostu nie przebić przez zdrowego Andrzeja. Po fakcie golenia sami zobaczycie, jakie owieczki nasze są malutkie i wcale nie takie grube, na jakie wyglądają, czyli marchewka zawsze potrzebna. Na razie wszystko, widzicie, dochodzimy do, robimy ścieżkę zdrowia. Asiu, co ty na to powiesz? No jak co roku. Jak co roku. Potrzebne to jest. Ja robię bez rękawiczek, ponieważ moje ręce potrzebują lanoliny, a już widać jak błyszczę przy pierwszym sztychu, bo koziczku, bardzo dużo tutaj jest tłuszczu. Fajnie, ja to nagrywam. Kosyczkę da! Kosyczkę, bo to... No to teraz Państwo powiedzcie, która to owieczka i jak się czujecie? Trzecia. Jak się Amelka? W końcu kto to? Amelka? Trzeba nie Amelka. Ona już myśli, że jest owcą. Do golenia. Kręgosłupy bolą. Został ostatni Markus, który patrzy na nas. Na pewno złapiemy od razu. Na pewno. Ale zaklinacz owiec. Gdzie masz markę? Nie masz? Pietrolu, przyniesiesz parę markowego tak szybciutko, bo czego ostatnio zło? Nie. Dobra, ja pójdę. Jak Iwona mnie wypchnie. Bardzo proszę. Tak, Misia nie chciała, bo chyba wpadam koniecznie. Uważaj na to. Zjadłaś wszystko.
otwarta. Gadaj, to nagrywam. Panie Cakci, jak wasze kręgosłupy? Super, świetnie. Super. Coś tu trzeszczy w okolicy. No, już tego nie uniosę. Teraz tylko posprzątać i do następnego roku. Dziękuję wszystkim za wielką akcję.